Święto Niepodległości to zazwyczaj w listopadzie, a tutaj dzisiaj niespodzianka w kwietniu. Tak, to jest nasze radosne święto patriotyczne. Tak chcemy uczcić właśnie rok, którym jest rocznica stulecia niepodległości Polski. Dzieci są świetnie przygotowane, jak Państwo zresztą widzieliście. Treści patriotyczne są niezmiernie trudne, ale także zarazem niezmiernie emocjonujące dzieci. Także dzieci bardzo przeżywają to, co śpiewają i to, co mówią. Myślę, że wypadło wspaniale. Poza tym, że czcimy Święto Niepodległości Polski, to uczymy patriotyzmu dzieci do całej Polski, do wszystkich ludzi, do całej naszej małej i dużej ojczyzny. Także każdego 11 dnia miesiąca dzieci nasze słuchają hymnu, który jest grany z ratusza na Jaworskim Rynku. Piękna, patriotyczna gala wykonana przez nasze dzieci, przedszkolaków z ósemki. To był trudny repertuar, ale jakże bogaty i taki w treści, szczególnie kiedy w tej wymowie prezentują najmłodsi Jaworzanie, to wyjątkowo brzmi i tutaj naprawdę wielkie ukłony i gratulacje dla wychowawców, że przygotowali właśnie wszystkie przedszkolaki, ale oczywiście także dla rodziców, za ten trud, że dbają o tą tradycję naszą polską, narodową i kultywują to właśnie, czego mogliśmy być świadkiem tutaj na tej scenie małej w przedszkolu. Dzisiaj także miałem możliwość wycięcia swojej ręki i dołożenia do naszego orła państwowego. Myślę, że to są bardzo potrzebne akcenty, żeby pokazywać od najmłodszych lat, że Polska to jest piękny, dumny kraj, a przecież nikt inny, jak właśnie ci młodzi ludzie, będą tworzyli tą wartość naszego narodu przecież przez następne pokolenia i myślę, że to piękne koło w ten sposób się zamyka. Trzy sąsiedzi się zmówili i Polskę podzielili. Niezależnej Polsce rządy narzuciły. Austria, Prusy i Rosjanie Polskę z mapy wymazały. Panu jak się podobało dzisiaj przedstawienie? Jest tutaj wnuczek czy wnuczka? Nie, ja jestem od grupy Sybirak. Także tu nie mam żadnej wnuczki. Moja wnuczka mieszka w Opolu, także nie. Maluchy spisały się dzisiaj? Bardzo ładnie, mi się podobało. Nawet bym to częściej przechodził, z niej pośpiewać oczywiście. Też dzisiaj pośpiewałam i chciałam powiedzieć, że jak tak będziemy dzieci wychowywać, to będziemy mieli piękny naród na przyszłość. No całe życie się śpiewało w przedszkolu i w domu i w pracy, no i tutaj też trzeba, no jak to? Odwykł. Maluchy spisały się dzisiaj? Czy co? Czy się maluchy spisały na medal? Nie, no oczywiście nie spodziewałem się, no przecież takie tam trzylatki i pięknie to potrafią deklamować za pamięć, te długie wierszyki powiedzieć bez zająknięcia i śmiało. To najważniejsze, żeby mają wprawę. I wszystkie zwrotki hymnu. Nieczęsto się zdarza. A zgadza się. No nie wszyscy, nawet dorośli nie znają wszystkich czterech zwrotek.